Praca wodnikami prezentują się od tej szczególnej pasji w turnieju w Unii Hotel na Morze. Czerwitacki kart na środę. Rozpoczęła się ostatnia minuta pierwszej tercji. Jeżdżąc, ukarany został karą 2 minut za rzucenie przeciwnika na bandę.
dla Puchara. Obydwie zdobył Elvis Bierzajc. Natomiast bramki dla JKH Jastrzębie zdobyli Tobiasz Bigos, Kamil Wróbel oraz dwie bramki Leszek Raszkiewicz. Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu, czwartym ćwierćfinałowym meczu play-off pomiędzy JKH GKS Jastrzębie a Tatry Ski Podhale Nowy Targ. Proszę trenerów o kilka zdań komentarza na temat dzisiejszego spotkania. Jako pierwszego podsumowanie proszę trenera drużyny gości, pana Aleksandra Bielawskisa. Coach, please summarize the match. Yes, of course. Yesterday we gave the home team the hope to equal the games, and I saw directly in the beginning of the match they were very aggressive and they wanted more than us, and they used it everything and scored the goal. The second one's period we start good and get advantage 2-1, but did some mistakes, which mistakes the home team of course realized. And the third one, they were too smart. They were smart to keep us under pressure, and in common we couldn't do so much as we wanted. So today the home team earned the victory. That's all. Thank you. Prosimy o zadanie głosu trenera drużyny gospodarzy pana Roberta Calavera. Ja myslím, že dzisiaj to spotkanie od samého počiatku sme mali v režii. Naši závodníci bardzo dobre jazdili na lyžvách, hrali sme agresívne. Hlavne na počiatku meču prvých 7 minút bolo excelentný z našej strany. V prvej terci zdobili sme bránku bardzo vážnu, v druhej terci, počiatok tej terci 5 minút sme trošku prespali. Tam sme mali tá suprema prevahu, vykoristali po našom blende. Dostali sme druhý gól a museli sme s tým niečo zrobiť. Chlopaky sa dali do práce a valčili. Bardzo vážny gól, druhá bránka Leška Laškeviča spoza brány, vyšiel backendom medzi parkany brankárovi, to nás nakoplo a začali sme veriť, že s tým mečom niečo spravíme. Do konca tercii sme zrobili vynik 4-2 a ostatné tercii sme zahrali bardzo mlže a kontrolovali sme to spotkanie tak, aby sme nezdobili žiadnu bránku. Opakom chcem poďakovať za bardzo, bardzo dobrý výkon a myslím, že to bol po včerajšom vyvalčenom víťazstve. Dneska to bola napravdu vygraná, tak jak má byť so všetkým. Ešte raz gratulácia do našich opakov.